czyszczę skórę na mokro z resztek błon, ze wszystkiego, co będzie przeszkadzało w garbowaniu. Używam do tego celu noża i twardej drewnianej powierzchni. Stopniowo, bez pośpiechu. Lepiej używać noża nieco tępego, by nie poprzecinać przez nieuwagę skóry. Ale też i nie przyciskać zbyt mocno, nawet nożem tępym. Zwłaszcza zwrócić uwagę na brzegi skóry, tutaj, która ma tendencję do zabijania się. Często w tym miejscu gromadzi się wiele niepotrzebnych zanieczyszczeń.
Na rozciągniętą skórę nałożę korę, którą wcześniej gotowałem w wodzie, by garbniki mogły zadziałać. I spotkamy się dopiero, gdy skóra wyschnie i będzie gotowa do natłuszczenia.